vas pas t'enfuir, hein? Promis? Rita. Rita. Excusez-moi. Mon chien s'est échappé. To jest właściwie moment, w którym zbliżamy się do pierwszego punktu zwrotnego filmu. To znaczy do tego momentu, w którym wszystko, co do tej pory wydawało nam się, że toczy się w tą stronę, potoczy się w inną stronę. To jest klasyczne pojęcie dramaturgii, punkt zwrotny, plot point. Co bym bardziej może chciał powiedzieć o tym ujęciu, które jest trudne w realizacji, ale wygląda na ekranie na bardzo proste, to fakt, że w tym filmie, szczególnie w czerwonym filmie, zależało nam na tym, żeby widz myślał wstecz. To znaczy, żeby widz kojarzył sobie rzeczy, które już widział, ale nie zanotował jako ważne. I dlatego na przykład ten kadr ostatni, w którym pies wbiega do kościoła, trzymamy tak długo, żeby widz sobie przypomniał, że ten kadr już widział. Ponieważ kilka minut wcześniej bohaterka w tym samym miejscu tutaj stała i piła wodę sodową po jakimś zmęczeniu związanym z ćwiczeniami gimnastycznymi, które przedtem robiła. W tym samym miejscu to piła. Oczywiście, że to nie jest ważne. To jest ta któraś płaszczyzna, którą pokazuje w filmie. Ale staraliśmy się takich elementów zgromadzić, zwłaszcza w filmie czerwonym, możliwie dużo, żeby widz mógł uświadomić sobie, że coś, co widzi teraz, już przedtem widział. Że już to gdzieś w podświadomości mu się odkładało i zanotowało. Bardzo wiele z tych znaków nie dociera do widza. To jest oczywiste, ale gromadzimy ich po to tak dużo, żeby przynajmniej niektóre z nich mogły do widza dotrzeć, żeby mógł zrozumieć zasady opowiadania. Ça veut dire qu'on peut mettre dans un film des choses qui sont perçues inconsciemment par le spectateur et que ça compte. Vous croyez qu'on peut faire ça au cinéma? Jestem tego pewien i jestem tego pewien, ponieważ znam po prostu reakcje normalnych widzów, którzy mi to bardzo dokładnie pokazują, którzy mi o tym dokładnie mówią, że zrozumieli i zobaczyli coś, co chciałem, żeby zrozumieli i zobaczyli, mimo że jest to bardzo rozciągnięte w czasie, jest to w bardzo różnych miejscach filmu, że te znaki dostrzegają i odczytują. Ta scena oczywiście ma też pewną zaletę, mianowicie pokazuje nam charakter Walentyny, która wprawdzie przeszkadza w mszy, ale równocześnie się tego jest jej niezręcznie to zrobić, jest jej nieprzyjemnie przeszkadzać w mszy, przeszkadzać w czymś, co dla kogoś może być ważne. Appelez-la. Elle est à vous. Rita. Ta scena nakręciliśmy gdzieś 10 ujęć tej sceny, używamy, jak pan widzi, tylko 3, ponieważ okazało się, że więcej jest zupełnie niepotrzebnych. Jest niepotrzebne, żeby ona wybiegała z tego kościoła za tym psem, jest to wszystko zupełnie niepotrzebne. Tutaj mamy taki także drobny przykład w tym ujęciu, prościusieńkim ujęciu w samochodzie, do którego też musieliśmy znaleźć jednak określone miejsce, żeby to ujęcie mogło być interesujące, chociażby przez grę słońca na twarzy bohaterki. Mianowicie widzimy wyraźnie, że ona szuka tego psa. Widzimy także w pewnym momencie, że ona rozumie, że tego psa nie znajdzie. Myślę, że to jest gdzieś tutaj. I wpada jej do głowy jakiś pomysł.
najwyraźniej widzimy, że wpada jej do głowy jakiś pomysł. Nie wiemy jeszcze jaki. My już wiemy, że droga do sędziego prowadzi nad jeziorem. Kamera jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym za pierwszym razem Walentyna jechała do sędziego. Wprawdzie wtedy była noc, a teraz jest dzień. Mimo to myślę, że widz jest w stanie zorientować się, że to jest ta sama droga. I teraz już nie ma powodu, żeby znowu pokazywać, że samochód dojeżdża. Ucięliśmy to ujęcie, to jest bardzo ładna jazda, ale ucięliśmy to ujęcie, bo jest niepotrzebne. I zaczynamy od razu od planu, w którym widzimy, że ona jest przed domem sędziego i ledwo zadzwoni, już po chwili ukazuje się pies. Już jest. I widzimy, że go znalazła. I teraz, co w tej scenie wydawało nam się ciekawe, to jest rola psa. Chcieliśmy, żeby ten pies był takim elementem, który przyciągnie bohaterów do siebie. Oczywiście, że tego psa kręciliśmy zupełnie innego dnia, kilkakrotnie zresztą, bo to nie było takie proste znowu, żeby ten pies odwracał się w tą stronę, którą chcemy. Ale jak pan widzi już tutaj w pierwszym ujęciu tego psa, w pierwszym zbliżeniu tego psa, widać, że on po pierwsze, w pierwszym ujęciu psa widzimy, że on się zatrzymuje na środku podwórka. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsze, na czym nam zależało. Zatrzymuje się na środku podwórka. Bohaterka się uśmiecha, już wie, że to jest pies. I teraz widzimy, że pies patrzy na nią, ale patrzy też w drugą stronę. Pojawia się sędzia. Jest króciutki dialog. Ona próbuje go zawołać. I pies patrzy na nią, ale patrzy też na niego. I z powrotem patrzy na nią. W ten sposób ona ma powód, żeby ruszyć do psa. A on, ponieważ ona już się pojawia w kadrze, ma powód, żeby ruszyć do niej. Pies jest ciągle pomiędzy nimi. Czyli pies jest tym magnesem, który przez to, że patrzy w jedną i w drugą stronę, powoduje ich spotkanie. To jest dokładnie ten moment, jest dokładnie pierwszym punktem zwrotnym filmu, to jest 25 minuta filmu. Od tego momentu wszystko już potoczy się inaczej. Od tego momentu ona się nieporównanie, znaczy ona się po prostu zwiąże z sędzią. W jakimś stopniu. Przez to, jak sędzia się wobec niej zachowuje, jak się zachowuje wobec tego wszystkiego, co jest dookoła, tego, co podsłuchuje przez telefon, wobec tego, co wie o tych ludziach, wobec tego, jaki ma stosunek do życia, on ją zwiąże ze sobą i ona właściwie wpadnie w pułapkę, która zresztą później nie okaże się, prawdę mówiąc, pułapką, ale przez dłuższą część filmu widz będzie pewien, że ona wpadła w sidła kogoś złego i że coś złego musi jej się w związku z tym przytrafić. Les soins ont coûté 130 francs. Vous m'en avez envoyé 600. Attendez, je vais chercher le reste. Et pour Rita? C'est une chienne très intelligente. Vraiment. Prenez-la. Vous ne la voulez pas? Je ne veux rien. Vous n'avez qu'à arrêter de respirer. C'est une bonne idée. C'est un monde irrationnel, mais entièrement organisé à l'avance. Dokładnie. To jest racjonalność, która została przygotowana i przewidziana.